Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, cechy naszego Stwórcy. Biblia objawia nam prawdę o Bogu, jakich nie moglibyśmy znaleźć nigdzie indziej. Wśród tych prawd jest także ta, że On jest Stwórcą. Pierwszą informacją, jaką Pismo Święte podaje o Bogu, jest wiadomość o tym, że to On stworzył niebo i ziemię. Jedną z ciekawych cech tego wersetu jest to, że Biblia po prostu zakłada istnienie Boga. Nie próbuje tego dowodzić czy wykazać. Pismo Święte obszernie uczy nas o tym, jaki Bóg jest, zwłaszcza, że Jego charakter jest objawiony w Jego działaniach wobec upadłej ludzkości. Jednak autorzy ksiąg biblijnych nie próbowali nawet dowodzić, że Najwyższy istnieje. Jego istnienie było dla nich tak zbyt oczywiste, by tego dowodzić. Przeczytaj list do Hebrajczyków, list do Rzymian, co wersety te mówią o Bogu i roli, jaką Jego Słowo odgrywa w uświadamianiu nam Jego istnienia. List do Hebrajczyków 11:6. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. List do Rzymian 10:17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Przekonywanie o istnieniu Boga nie może się w nas zrodzić jedynie pod wpływem racjonalnych argumentów. Biblia uczy, że człowiek przekonuje się o istnieniu Wszechmogącego przez osobiste doświadczenie Go, gdy Duch Święty uświadamia człowiekowi fakt istnienia Boga. W wielu przypadkach ludzie najpierw zaczynają wierzyć w Niego, a dopiero potem budują logiczną i intelektualną podstawę wiary w Najwyższego, którego nie widzą. Przeczytaj list do Malachiasza, Jakuba, Jana, Koryntian, Kronik, co te wersety mówią nam o cechach Boga. Jakie jeszcze cechy Najwyższego są ukazane w Jego Słowie? List proroctwo Malachiasza, 3 rozdział, trzeci rozdział, werset 6. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. List Jakuba, 1 rozdział. Pierwszy rozdział i wiersz 17. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości, u Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 8 wiersz. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. I 16 wiersz. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. 2 księga Kronik. 2 księga Kronik. Rozdział 6 i werset 18. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem. Zastanów się nad cechami Boga ukazanymi w Piśmie Świętym. Ile z tych cech mógłbyś poznać z innych źródeł? Przyroda czy osobistego doświadczenia? Jak twoja odpowiedź świadczy o tym, że Biblia jest ważna dla naszego zrozumienia charakteru Pana? Dziękuję.